Witam serdecznie w kolejnym vlogu admina. Z trasy, choć jak widać, jeszcze stoję. Może ktoś dojrzy tam potem gdzie. W każdym razie po skończonych w tej chwili zajęciach. I teraz tak, dzisiaj trochę taki może odcinek ciut bardziej miękki w tym wypadku, bo ostatnio tak ciągle twardo. To można by coś zrobić trochę bardziej miękkiego, tak, w końcu. I akurat przeczytałem taki ciekawy artykulik, bo gdzieś mi chyba wyleciał na LinkedInie. I akurat dość ciekawe do przedyskutowania w kontekście takiej kwestii miękkiej. No wiesz, jak potem jest zostanie czasu, to jeszcze inne ciekawostki miękkie. Teraz tak, no ja trochę przeczytam tego artykułu, bo oczywiście dam link też pod spodem, ale żeby tutaj mieć o czym dyskutować, to szczerze mówiąc jednak trzeba przeczytać. Więc teraz tak, to ja czytam. Dlaczego to nie działa? Ze znakiem zapytania. Tak, dotyczy oczywiście IT. Tak jasno tylko na początku, żeby nie było. Tam jest po prostu gdzieś dalej mowa, bo ja nie będę czytał całego. Jest mowa o DevOpsach i pod kątem DevOpsów, ale szczerze to kogo byśmy tu nie wsadzili, to jakoś tak pasuje do wszystkich. Dobra, i teraz tak. W IT, w różnych organizacjach, pomimo wielu magicznych technik, metodyk, które w teorii mogłoby się wydawać, że są lekiem na całe zło, nieustannie łata się dziury i trzeba wciąż i wciąż coś naprawiać, poprawiać. Czy to normalne? No taki trochę chyba to jest zawód informatyka jest, nie? Że jednak informatyk dość często poprawia. Znaczy, to może bardziej z punktu widzenia programisty jest kwestia, się domyślam, i ta intencja. Czytając różne mądre książki, szukając odpowiedzi w internecie, można znaleźć wiele rozwiązań i ciekawych pomysłów, aby takiej sytuacji uniknąć. Dlaczego więc to tak często nie działa? Dlaczego poznać różne ciekawe rozwiązania typowych problemów IT, mimo iż rozwiązania i sugestie wydają się oczywiste? To tak ciężkie do zaimplementowania w praktyce? Otóż moim zdaniem problem jest tam, gdzie IT powstaje. No i to zaczyna się od ciekawsze. W ludziach, w kulturze, psychologii, IT tworzą ludzie. IT w danej organizacji jest tak samo dobre, jak dobrzy są ludzie w niej pracujący. Prawda. Tak, no jednak to jest taki fakt, gdzie jak mało gdzie indziej, przede wszystkim to ludzie. Nie mówię jednak o tym, czy dany pracownik na przykład ma bardzo dobrą wiedzę techniczną. Inżynierów w dzisiejszych czasach jest ogrom, prawda? Ile jednak jest tych dobrych? Kim jest taki dobry inżynier? To jest też dobre pytanie. Tak notabene tu wtrącę, bo ostatnio bardzo fajny cytat, może dana osoba ogląda i słucha teraz ten odcinek, to się pewnie uśmieje. Dostałem w każdym razie od osoby znajomej na LinkedIna, która w każdym razie realizowała rekrutację wśród informatyków i mniej więcej jak to zacytuję, bo musiałbym to dokładnie zacytować, ale mniej więcej to było coś takiego. No i jestem po rekrutacji. Przyszło około 50 informatyków. Dwóch potrafiło zamapować udział serwera. Jestem załamany. Tak mniej więcej, tu dużo nie odbiegam od pewnie źródła. I potem było jak? Jarek, jak ty uczysz studentów? Tak? Nie, Jarek, jak ty ich uczysz? Oblewaj studentów. Dobra, ubawiłem się trochę z tego. Ale trochę pokazuje też, jaki problem jest na rzeczy, że i z tą wiedzą niestety, umiejętnościami bywa ciężko, a oczekiwania niestety potem często gęsto są też niebotyczne, nie? Dobra, więc wracamy. Nie mówię jednak o tym, czy dany pracownik na przykład ma bardzo dobrą wiedzę techniczną, bo jest to mnie źle, jak powiedziałem. Inżynierów w dzisiejszych czasach jest ogrom. Ile jednak jest tych dobrych? Kim jest taki dobry inżynier? To jest dobre pytanie. Kim jest dobry inżynier? Czy IT się kończy tylko na inżynierstwie samym sobie? Czyli widzimy, do czego zmierza artykuł, tak? Że pytanie, czy dobry informatyk to jest ten, który ma bardzo dobrą wiedzę techniczną. Może nawet jej nie mieć, tak? Ale czy to jest ten, który ma bardzo dobrą wiedzę techniczną? Na IT należy spojrzeć systemowo. Cała organizacja jest oparta o IT, a jego częściami składowymi są wszystkie działy. Organizacja działa jak jeden wielki organizm, a jak jakiś dział się włamuje, to wpływa na resztę. No tutaj trzeba w każdym razie, no sama racja na razie. Bardziej złożone organizmy mogą być naprawdę duże. Działają nie tylko w obrębie jednej lokalizacji, ale też w systemie rozproszonym. W każdej lokalizacji pracują inni, różni ludzie. Różnią się kulturą i mają swoje podsystemy. Czasem muszą się ze sobą komunikować. I lecimy teraz do tego, do czego to zmierza. Jak to wszystko pospinać razem? Te małe i te duże. Dlaczego to nie tak często działa? Nie wiem, ile lat to już trwa, ale mam pewną teorię. Po pierwsze, czy sprawy? No teraz ta teoria. Edukacja kuleje. Na uczelniach wyższych i szkołach średnich
bardzo rzadko na kierunkach technicznych i nie tylko, uczy się o tym, jak dobre IT powinno wyglądać. Jakie zmiany kulturowe powinny zajść oraz jakie są relacje między innymi kompetencjami, działami czy strukturami w organizacjach. Punkt drugi. Poza edukacją. Punkt drugi. Specjaliści, którzy bazują na swoim doświadczeniu ciężkiej pracy, szacun dla nich, prawda? Często zapominają o tych kwestiach miękkich. To są ci, którzy uważają, że papier jest niepotrzebny, a umiejętności się liczą. No tu się nie do końca zgodzę. Okej, zgadzam się. Aha, czyli też się zgadza. Dobra. Natomiast umiejętności nie kończą się na wiedzy dotyczącej tylko i wyłącznie konkretnych technologii lub języków programowania. Jest coś więcej. O tym niestety wiele specjalistów w swojej dziedzinie zapomina. Brak, a punkt trzeci teraz, tak, bo te trzy sprawy były. Trzecia sprawa. Brak w tym wszystkim balansu. Albo w prawo, albo w lewo, następuje wiele napięć i zgrzytów międzykulturowych. Tak jest wszędzie, w IT, w polityce, w życiu. Dlaczego tak jest? Tak samo jak w IT występuje dług technologiczny, który eskaluje problemy konsekwentnie i prowadzi do wyniszczenia, tak dług kulturowy również zbiera swoje żniwa. Dlatego każdy powinien dbać o to, aby nie dopuszczać do sytuacji, w której ten dług się powiększa, znajdując balans oraz rozwijając się na wielu płaszczyznach. Dobra, dość ciężkim językiem napisane, to jak widać mimo wszystko na razie, ale jeżeli podsumujemy i dobrze przeczytamy i posłuchamy, już teraz mogę jechać w końcu, dobra, do wycofania, to w tym wypadku mniej więcej możemy to skomasować w lekki taki sposób. Jak widzimy, to co gdzieś tam się pojawiało, to kwestia dotycząca naszych własnych umiejętności miękkich. To jest to, co ja często powtarzam gdzieś tam swoim studentom, z czym jest mega problem niestety w praktyce, bo tam w tych punktach, które widzieliśmy, było, że uczelnie, studia tego nie uczą. Ja jak mało kto dobrze o tym wiem, że niestety tak jest, że nie uczą umiejętności miękkich. Jest to mega problem. Znaczy my uczymy suchej, technicznej wiedzy. I potem się okazuje, że z jednej strony mamy wiedzę, umiejętności nawet, te takie suche, twarde, ale potem mamy wyjść, porozmawiać z innym człowiekiem i my nie potrafimy dwóch, trzech zdań, ja już nie mówię w języku obcym, tylko w naszym języku ojczystym, polskim, złożyć do kupy logicznie tak, żeby druga strona zrozumiała w ogóle, o co nam chodzi. Mało jeszcze do tego, po tych dwóch, trzech zdaniach, to my się z tą osobą skonfliktujemy, nic się nie dogadamy, do niczego to sensownego nie dojdzie, bo takiego, a nie innego języka używamy. Zresztą ja tu gdzieś tam swoje, tu można się ze mną kłócić, to ja mam, że według mnie to jest jeden z wielkich problemów dzisiejszego świata, tego właśnie tych umiejętności miękkich, to są, może nie, może SMS-y, tak? Czyli, że wszystko musi się zmieścić w 160 znakach. No to jest jakaś kompletna paranoja, tak? Mimo wszystko. I że czasami, no, osoby, które mnie znają, to już trochę wiedzą, że ja mam na przykład taką mentalność, że mówię, że jeżeli ze mną rozmawiasz i mam ci coś przekazać, to szybko nie będzie. Nie, dlatego, że ja odpowiadając na pytanie, nie odpowiadałem tak, nie, bo nie ma prostych odpowiedzi w życiu. To nie jest takie proste. I potem z tego niestety wynikają problemy. Ja wiem, że druga strona oczekuje. Człowieku, jesteśmy w czasach, gdy się śpieszy, gdy wszystko musi być szybko, na już, nie, na wczoraj. Tak, no więc, jak ma być na wczoraj, to ty przyginasz. Jak można tak długo odpowiadać na pytanie? Ja mówię, bo ja chcę zbudować ci pewien obraz, który może, dzięki któremu zrozumiesz, o co tak naprawdę chodzi. A nie tylko takie proste tak i nie. Bo my potem będziemy dalej mieli ze sobą problem. I teraz to, że my mniej czasu zużyjemy, to się niestety nam obróci przeciwko nam potem. Bo się nie zrozumiemy zwyczajnie. A często, gęsto nie da się. Oczywiście, no są czasami sytuacje, gdzie proste tak nie wystarczy. I czasami się zdarza, że ja tak opowiem. Tak nie. Co tu dodać więcej? Co tu ująć? Nawet w komentarzach na YouTubie się tak zdarza, że pisze, co tu więcej dodać? Krótko. Tak albo nie. Natomiast w większości sytuacji jednak to tak prosto nie działa. No i w każdym razie, więc w kontekście tych umiejętności miękkich, no niestety studia nie uczą. Dlaczego nie uczą? Nie. Dłuższa kwestia prawdopodobnie. By trzeba się nad tym zastanawiać, ale powiem tak, jeżeli nawet, bo ja już takie testy przerabiałem, na zasadzie takie, że jeżeli nawet spróbuję ze studentami porozmawiać, im wyjaśnić, no mi się przypomina sytuacja, czekajcie, ile tam, sprzed półtorej, nie, roku, roku, albo półtorej, w każdym razie, miesza z tym, przedmiot, nieważne gdzie, nieważne jaki, ale przedmiot, w ramach którego na pierwszych zajęciach wytłumaczyłem, żeby nie było, jasno, klarownie wytłumaczyłem, o co mnie chodzi.
żebym był dobrze zrozumiany, bo zaraz studenci mają swoje na to teorie. Chodziło o to, żeby studenci przygotowywali prezentację do kolejnych zajęć. No bo takie akurat nie inne zajęcia, że trochę było również wiedzy do przekazywania, tak? Najpierw, zanim się za coś zabierzemy. Także mówię, to po prostu w grupach będziecie przygotować kolejne tematy i te kolejne tematy będziecie po prostu prezentować w grupach. I tłumaczyłem im po co. Bo i tłumaczyłem właśnie dosłownie to, co w tej chwili. Że brak jest, jest problem z umiejętnościami miękkimi. Nie potraficie trzech zdań logicznie złożonych do kupy, żeby jeszcze drugiej strony nie obrazić, nie pożreć się, żeby rozwiązać problem w sposób właściwy i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie to właśnie tworzenie tych prezentacji i no, pokazywanie ich, tak, omawianie ich na zajęciach, no, mam nadzieję, że Wam coś pomoże. Bo to nie jest umiejętność, z którą się rodzimy, tylko to jest umiejętność taką, którą musimy nabyć. A jak ją nabyć, jeżeli my nie chcemy jej ćwiczyć? No, ćwiczenie czyni mistrza, tak, w tym wypadku. No więc tłumaczę i tłumaczę, tak, po co, na co i od razu tłumaczę. Ja wiem, że jak Wy to będziecie widzieć. Oczywiście wykładowca, nic mu się nie chce, leniuch jest, zamiast nam to wszystko zaprezentować, przedstawić, to naszym garbem chce realizować zajęcia. No jak zwykle, no w końcu, nie? Bo to są lenie. No właśnie tłumaczę, nie, słuchajcie, chodzi o to, żebyście Wy nauczyli się przygotowywać informacje, bo czasami tak będziecie musieli potem w robocie. Nawet się tego właśnie nauczyć, zbierania informacji i zaprezentowania ich w sposób logiczny drugiej stronie, która tego nie rozumie i nie wie. Bo siedzący na sali nie rozumieją, nie wiedzą. Macie ich przekonać, macie im wyjaśnić i tak dalej. Się tego powoli uczyć. I mówię, będziemy na ty, po tych prezentacjach. Ja będę omawiał, co było nie tak w kontekście sztuki prezentacji. I zresztą, znaczy jak czegoś będzie brakowało, to ja to dodam, żeby było jasne, że to nie jest po to, żebym ja się woził na garbie, bo nie w tym rzecz. Tylko rzecz w tym, żeby się nauczyć tych umiejętności miękkich. Wysławiania się, złożenia trzech zdań złożonych do kupy po raz kolejny. No i efekt był jaki? Efekt był taki, że... Znaczy to trzeba byłoby zobaczyć. Musiałbym to nagrać na YouTubie. I nie twierdzę, że oczywiście wszystkie co do jednego, bo ja zawsze uogólniam, no bo taka jest nasza logika. Czyli teraz omawiam to, jak mniej więcej wyglądało to w uogólnieniu. Czyli reprezentacja znacznej większości, a nie tej mniejszości. No niestety była taka, że wyglądało to jak zrobione na kolanie, dosłownie przed wejściem na zajęcia, nie, czasami nie usuniętymi podlinkowaniami z internetu, kopiuj wklej dosłowne, czytanie z tego, a jakby wchodzić w szczegóły, to niczego nie rozumie. No bo to ma być tylko szybko, łatwo i przyjemnie. No i niestety taki jest efekt. Czy to jest długa dyskusja ewentualnie co do... No nie, teraz, bo zejdziemy tego, bo to będzie brzmiało tak trochę jak zawsze mi się podobało, znaczy nie podobało mi się, tak? Podobało mi się, nie podobało, zależy jak na to popatrzeć. Jak jechałem na przykład autobusem, pamiętam, zawsze mnie denerwowało, jaka ta dzisiejsza młodzież, jak ta babcie, jak babcie w autobusach wygadywały, jaka ta dzisiejsza młodzież. Ja zawsze miałem ochotę powiedzieć tak, taką jaką żeście sobie wychowali. Zresztą to jest w tym dużo racji, bo w tym wypadku może duża wina jest nasza. Można by się zastanawiać, czym jest, a to mówię, to długie dyskusje, długie panele dyskusyjne, co z tym fantem zrobić, bo to nie jest prosty problem do rozwiązania. Tu dużo odcinków byśmy musieli zrobić, żeby wejść w szczegóły tego problemu. Natomiast szkoda mimo wszystko, że, wiecie, no, bo ja to powyjaśniałem, żeby nie było to dla jasności. Tłumaczę, wyjaśniam, jaka jest intencja, logika i co z tego wychodzi. Wyszło nic. Znaczy, studenci mnie nauczyli, że na drugi raz nie ma sensu w ten sposób prowadzić zajęć. To był stracony czas, nasz wspólny. Że lepiej faktycznie i będzie, jak ja wyjaśnię i tak dalej. Tylko, że dalej się niczego nie nauczą. No i mogliby? Nie. No, nie wiem, widocznie chyba, mimo tego, że wytłumaczyłem, albo nie chcieli słuchać, albo my mamy takie coś. Ja, to słuchaj, on gada. A ja ci mówię, że on na twoim garbie. Ja ci mówię, że on na twoim garbie chce jechać. Tak, a ty tam będziesz słuchał, że on tam nie. Hej, i tak dalej. No i my taką gadajkę uwielbiamy, nie? Dobra, o, tak notabene uwielbiam, znowu jestem na skrzyżowaniu i się popukać w łeb. Normalnie dziwaki, bo tu ostatnio mało wypadku nie miałem, gdzie stoję. Dlaczego? Bo oczywiście jest choineczka, ale po co stać za mną w kolejce? Tutaj z boku widać samochód stoi. Jak można w każdym razie stać nielegalnie na choince i prawie wypadek zrobić z kimś innym. No. Dobra, dobrze, że nie wjechał w tej chwili we mnie. Okej, natomiast wracając od meritum, no od czasu do czasu chyba w ilogach trasy będę musiał ponarzekać na polskich kierowców, bo u nas z kulturą jazdy to jest tak, zdziebko różnie,
tak, mimo wszystko. Natomiast wracając ad meritum, więc ja tylko chciałem pokazać i żeby było jasno zrozumiałe, ja nie umniejszam studentom, tak, bo jestem najdalszy od tego. Zresztą powtarzam i nawet w tej chwili z ostatniego artykułu z tego tygodnia dotyczącego 30-lecia ransomware'u, to im mówię, no i patrzcie, kto wymyślił ransomware, bo tak przy okazji, biolog, no to jeżeli biolog, który jest informatykiem, hakerem, entuzjastą, który się nie chodził na żadne szkolenia i tak dalej, mógł się tego wszystkiego nauczyć sam, to powiedzcie mi, czym wy się różnicie od niego? Bo jemu się chciało, to była różnica, no więc niczym się nie różnicie, tak motywacyjnie, więc wy też możecie, to tylko zależy od tego, czy wam się zechce, tak, czy przeznaczycie na to czasu i czy zobaczycie w tym sens. W tym jest no niestety problem. Stąd ja zawsze zachęcam wszystkich informatyków do tego, żeby... Ja wiem, że my się boimy, no bo teraz co o nas powiedzą? Muszę wyjść na salę, muszę parę zdań do kupy złożyć. I co oni o mnie powiedzą, tak? Boimy się oceny. No to powiedzą, co powiedzą. Tak? No bo im w każdym razie żal ściska, że oni nawet nie mają odwagi wyjść. I po co się tym w ogóle przejmować? Natomiast są tłumaczone, jeżeli chodzi już o uczących się zawodu informatyka, to jaki będziecie mieli lepszy czas na nauczenie się tych umiejętności miękkich jak na studiach? Więc jeżeli teraz słuchają mnie studenci, to ja powiem tak, świetnym pomysłem na to są koła naukowe, bo niestety pomimo tego, że uczelnie może i powinny uczyć też tych kompetencji społecznych, to tak się ładnie nazywa ogólnie, w ramach potem tego, co powinniśmy uczyć, wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, to z kompetencjami społecznymi jest bardzo kiepsko, ale to sami studenci uczą, ale ta mniejszość zawsze może się fajnie zebrać w ramach na przykład koła naukowego i tam przedstawiać, prezentować różne ciekawe jakieś tematy właśnie po to, aby nabyć tych umiejętności miękkich i nawet umówić się w grupie, powiedzcie mi potem, ale konstruktywnie, sensowna jest teraz ta konstruktywna krytyka, a nie na zasadzie ad persona, ale ty jesteś głupi, ci powiem, nie? No więc to znaczy, to wypowiada osoba, która, i to świadczy tak naprawdę wtedy o niej. Konstruktywna krytyka ma sens, ale merytoryczna. No i tak się umówmy. I co w tym jest złego? Nauczymy się czegoś, dowiemy się czegoś wspólnie wszyscy. Ja zachęcam do takich pomysłów, bo z reguły od czasu do czasu swoich studentów też do tego zachęcam, bo według mnie koło naukowe to jest najlepsze miejsce za czasu studiów do tego, żeby takie umiejętności wyrabiać. Można potem, ostatnio nawet na uczelni, żeśmy dyskusję przerabiali, mówiłem, że można zrobić stronę internetową wspólną, tam pisać artykuły. Zresztą pokazywałem przykłady, artykuły studentów byłych, licealistów, jak jakościowo dobrze mogą wyglądać. Przecież macie potem do CV piękną sprawę. No, dzisiaj przecież jak ktoś czasem chce o nas coś dojrzeć, znaleźć, wpisuje wujka Google'a nazwisko i wynajduje rzeczy. I on sam znajdzie te artykuły nawet o nas. Filmiki nawet na YouTubie niech będą. Tego się boimy, ale jak najpierw na uczelni ileś prezentacji przerobimy, to i filmiki na YouTubie może z czasem przestaną być dla nas mimo wszystko straszne. Wyjdą lepiej, wyjdą gorzej. A co, mnie rewelacyjnie tu wychodzą zawsze? Wychodzi, mam lepszy dzień, mam gorszy dzień. Wychodzi lepiej, wychodzi gorzej, tak? Ale tak, oceniamy ogół, a nie czepiamy się szczegółów. Sam się czasami z ciebie, siebie tutaj śmieję, jak zobaczymy w komentarzach. No jasne, niech pierwszy rzuci kamieniem, tak, to jest bez grzechu. My jesteśmy ludźmi, ja też idealny nie jestem, jeżeli chodzi tu o nawet jakość wypowiedzi, no bo ja nie ucinam, nie przerabiam filmów, nie powtarzam 10 razy, a tym samym jak się na żywo mówi, to wychodzi różnie. Ale może też, jakby teraz odpalić jakiś filmik sprzed roku, który był, trzeba by sobie palić i puścić i zobaczyć, jak jakościowo to wygląda, czy jest lepiej, czy jest teraz progres, czy jest regres w stosunku do tego, co było, nie wiem, rok, półtorej temu. No to zostaje kwestia tutaj na pewno ceny. Dobra, więc ja na swój sposób zachęcam tutaj do tego, żeby spojrzeć również nie tylko na nabywanie umiejętności twardych, ale również tych miękkich, że według mnie one są nie mniej ważne, bo informatyk to jest człowiek, który, no niestety, czy mu się to podoba, czy nie, ale no musi pracować z ludźmi. Kim by tu nie był, czy będzie tym DevOpsem w artykule, czy będzie teraz zwykłym programistą, czy sieciowcem, to nieważne, pracuje z ludźmi. Z tymi ludźmi, dla których to coś robi, jak i z innymi ludźmi, z którymi musi, czyli innymi informatykami, z którymi musi współpracować. Ja potem czasami mówię nawet na zajęciach, mówią do mnie studenci informatyki, ja ich nie rozumiem, co oni do mnie mówią. Szczególnie uwielbiam ten półpolski, półangielski.
o którym już tutaj kiedyś w jednym odcinku IT Miodek się też wypowiadałem. I zrozumienie nawet tego, że inna osoba może źle zrozumieć to, co mówimy, w niewłaściwy sposób. Czy wiem, no to jest trudne, bo nie powiem, że nie idealnie, bo ja nie chcę tu się wypowiadać jako ten, który zjadł wszystkie rozumy świata i niekoniecznie ten, który robi w ten sposób idealny, bo my jesteśmy tylko ludźmi. Tylko tak, możemy być trochę wyżej, możemy być trochę niżej. No i tu jest, powiedzmy, wydaje mi się dość istotna na pewno różnica. Okej, no i to chyba tak, powiedzmy, co do tych umiejętności miękkich, że, bo tam było odnośnie uczelni i zmierzało to do tego właśnie, żebyśmy się nauczyli ze sobą, tak, żebyśmy się nauczyli ze sobą rozmawiać, a tego musimy ćwiczyć i że tego bardzo nie doceniamy, że nie potrafimy potem wyjść do człowieka i przekazać mu pewne informacje w sposób jasny, klarowny, jak należy. Tak, żeby mógł podjąć decyzję w sposób prawidłowy. Zresztą ja już tu nawet przy odcinkach dotyczących projektowania coś na ten temat również w tym wypadku mówiłem. Tak więc jeszcze raz zachęcam, tak, do tego typu pomysłów, do tworzenia również swoich własnych artykułów. Nie przejmujcie się, nie bójcie się w każdym razie. Jak ktoś chce, to zawsze może wrzucić. Jak będzie nawet coś fajnego, to tutaj podtrzymuję swoje słowo także i nawet można wykorzystać nasz projekt Admin Akademia do tego, żeby na przykład jakiś ciekawy artykuł pod swoim nazwiskiem, imieniem uruchomić tutaj. Tylko no, ja muszę to ocenić na zasadzie też, żeby to już mogło się w miarę nadawać jakościowo. Ewentualnie zawsze wskażę, co na przykład tam byłoby do poprawy i tak dalej, więc można sobie czasami też to w ten sposób wykorzystać. Nie mówię nie, jeżeli chodzi o taką możliwość współpracy i przy okazji możliwość uczenia się też umiejętności w tym wypadku miękkich. No, nie, zawsze to też wszystkim na plus wyjdzie, bo więcej materiałów być może będzie w stanie się może kiedyś coś takiego utworzyć. Aczkolwiek powiedzmy też nie łudzę się, że tu zaraz będę miał nalot artykułów, które miałby się pojawić na Admin Akademia, tak, w tym wypadku. Czy również, nie wiem, podlinkowywania na Admin Akademia fajnych, ciekawych filmów z YouTube'a. Ja naprawdę nie mówię nie, bo to nie jest tak, że musi być tylko to, co jest w tym wypadku u mnie. Mogę pomóc nawet czasem. No powiedzmy, że można dyskutować, czy mam aż tyle, tak jak ty, gdzieś tam ktoś ostatnio mi w mailu, też taką na podobnej zasadzie w kontekście, teraz zapomniałem, jak się nazywa taki projekt, w każdym razie, który dwóch nauczycieli teraz realizuje. Ach, mi czasami uciekają niestety z głowy i jest chwila, że mi ucieknie. Może zaraz się przypomni, to mi się przypomni, ale myślę, że kto będzie chciał, to znajdzie. Dwóch nauczycieli w każdym razie też prowadzi kanał YouTube'owy tutaj, którym też oni chyba z tego, co wiem, nawet wrzucili taki film mówiący o tym, że zachęcają do współpracy. No oni mają na pewno znacznie już większy, bo też dłużej istnieją niż Admin Akademia na rynku, więc już ilość mają znacznie większą. Tam chyba już 200 tysięcy ponad subskrybentów. No u nas chyba jest w tej chwili coś między 4 a 5 tysięcy wychodzi, więc no mamy z naszymi, ale to też już trochę jest. I mimo wszystko rośnie nam, nie maleje, rośnie nam, więc może z czasem też dojdziemy. No ja tam wolę przyrost naturalny niż sztuczny, bo wydaje mi się, że to nie o to chodzi, ile mamy. No i pytanie czasami, ile czasami pewnie z tej ilości jest tej ilości naturalnej, a ile jest tej sztucznej. To jest czasem też inna historia. Nie mówię, że w każdym razie tam jest jakiś tam sposób sztuczny, bo na pewno dość sporo jest ze względu na to, że to jest skierowane do szkół średnich. No i wiem, że nawet nauczyciele promują ten kanał YouTube'owy również w szkołach, więc stąd też dość duża ilość tych subskrybentów się pojawia na tymże kanale. I żeby nie było, znaczy, że ja oczywiście że zachęcam również do oglądania, bo my mamy sobie wyrabiać zdanie na pewne tematy. Ja sobie nie przyjmuję wszystkich racji świata. Zresztą w ostatnim naszym cyklu dotyczącym IPv6 też mieliśmy dyskusję pod odcinkami i też w tych dyskusji mam nadzieję widać, że ja nigdy nie staję murem na zasadzie a ty, bo ty jak mi powiesz, że ja to źle mówię, nie mam racji, to ja cię tutaj zaraz wezmę. Nie, bo to według mnie jest bez sensu. Natomiast najpierw mnie przekonaj i najpierw sam muszę być przekonany do racji, a potem zwracam honor, jasne, okej, najwyżej tłumaczę,
jaka była moja intencja, że na przykład tak, a nie inaczej próbowałem przekazać. No ale mówię, dobra, do błędu się przyznaję. Powiedzmy, że mieliśmy na przykład dyskusję, że stosuję zbyt dużo uproszczenia. Może okej, tak, ja przyzwyczajony z kursów, gdzie potem najczęściej mimo wszystko wracamy, ale ja już to tu tłumaczyłem, także nie będę może tutaj do tego w tej chwili wracał. Dobra, w każdym razie, bo za dużo się nad tym skupię, jeżeli chodzi o te umiejętności miękkie, to myślę, że tyle w tym ciekawym artykule. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na i nad zastanowieniem się nad tą kwestią, żeby w jakiś sposób, tak, się po prostu troszeczkę chwilę usiąść i parę, może chociażby minut, przeznaczyć nad zastanowieniem się nad tym, że faktycznie te umiejętności miękkie to może być również kolejny kawałek, element tej ścieżki drogi do sukcesu. Że same umiejętności twarde, które nabędziemy, to może być jeszcze trochę za mało. I że warto, przynajmniej warto się na tym zastanowić, bo będzie nam łatwiej no, realizować swoją pracę, budować swoją markę, kiedy również sobie te umiejętności miękkie nabędziemy, bo to nie jest umiejętność wrodzona, a umiejętność nabyta. Co najwyżej niektórym to przychodzi troszeczkę szybciej, a niektórym troszeczkę dłużej. Ale jak każdą umiejętność, ją trzeba ćwiczyć. No, to ćwiczenia czynią mistrza. Tak, mamy to nasze takie polskie powiedzenia. I tutaj nie jest inaczej. A tu niestety jest jedyna chyba ścieżka, czyli pisać artykuły, czyli chodzi o to, żeby budować te zdania logiczne. Wysławiać się, wypowiadać się gdzieś, jakoś. No jak? No nie, dla mnie najlepsze to, co powiedziałem z punktu widzenia. Artykuły, prezentacje, które wygłaszamy w tym wypadku, czy na przykład niech będzie filmiki na YouTubie i niech krytykują mi, co z tego. A oni nie mają nawet odwagi tego zrobić. No i tyle w temacie. Z reguły najgłośniej wypowiadają się ci, co w ogóle nawet nie mają odwagi, żeby cokolwiek zrobić i sami nie potrafią nic. Tak mniej więcej już też ciekawie nasze życie, psychologia ludzka pokazuje. Dobra, nie będę chyba tu już przedłużał ciekawostki, natomiast ocena ciekawostkę na koniec, bo tak w ramach psychologii, jak dzisiaj mamy trochę o kwestiach miękkich, jak działa psychologia ludzka, tak mi się przy okazji dzisiaj przypomniało na zajęciach i przytaczałem nawet dosłownie artykuł taki ciekawy z zaszłości pewnych, dotyczący, uwaga, Windowsa Vista, jak działa psychologia ludzka. I o co chodziło? Był taki projekt, można sobie wpisać w Google i sprawdzić, że nie kłamie i tak dalej, i tak dalej. A mi się dzisiaj przypomniało, bo jakiś czas temu, nawet niedawno w radiu, jak słuchałem radia, to ktoś przytoczył w kontekście właśnie psychologicznym eksperyment Mojave, bo tak to się, tylko powiedzmy, trzeba napisać Mojave przez V, tak? Mojave przez V w wujku Google'u eksperyment, czyli eksperyment Mojave. Teraz na czym on polegał? Jak był kiedyś wydany system Windows Vista, może każdy sobie przypomni, kto w tych czasach gdzieś tam żył i korzystał z takiego systemu. Jak został wydany system Windows Vista i każdy sobie przypomni, co mówili o Viście. Jaki to jest zły system. Jaki to jest beznadziejny system. Najgorszy system, jaki stworzył Microsoft we wszechczasach. Tak? No i w każdym razie taką łatkę dość szybko Vista dostała. Natomiast ja bardzo często powtarzam, pewnie może się już powtarzam i pewnie jeszcze się powtórzę wiele razy, może czasem w różnych odcinkach, że według mnie, jeżeli chodzi o Windows, Windows Vista to był chyba największy przełom od strony admina. Ja mówię teraz o stronę jako admin. Że to był chyba największy przełom od czasów Windowsa, może nawet tego 3.11, 3.11, 9.5 niech będzie. Czyli wtedy, kiedy się pojawiło środowisko graficzne. To był największy przełom. Bardzo dużo nowości tam wpadło. I chyba to był problem największy tego systemu, szczerze, że dużo się pojawiło inaczej, było inaczej, aczkolwiek dużo tak naprawdę dobrych rzeczy. Bo ja wiele rzeczy, które opowiadam czasami w Windowsie, mówię, to się pojawiło wiście. Wy jej nie doceniacie, a ja mówię, że to był największy przełom od czasów, niech będzie Windows 3.11, 95. I teraz w czym problem był? Bo jeżeli się tak wróci do etymologii, to o tym trochę eksperyment mówi, że
Przede wszystkim na początku zaczęli wypisywać pismacy. Tak? No jak na początku w Stanach, wiadomo. Pismacy zaczęli oceniać, no bo zaraz się pojawiają recenzje. Jak już się tylko pojawia, są dzisiaj filmiki, wtedy były artykuły. Recenzje, tak, i tak dalej. No i zaczęli pismacy wypisywać, jaki to jest beznadziejny system. Jaki to jest zły system. I teraz Microsoft zrobił numer nieprzeciętny. Może tak, to nie był nieprzeciętny, bo w Stanach dość często taką praktykę stosowano. Tylko oni to zrobili może tak trochę ciekawi pod pewnym kątem i pewne ciekawe wnioski z tego wyszły. Zrobili takie w każdym razie swoistego rodzaju badanie, zebrali w San Francisco te badanie było zrobione, jeżeli mnie dobrze pamięć nie myli, i w każdym razie zebrali te wszystkie osoby, tych pismaków, te wszystkie osoby, które psioczyły na Windows Vista, po to, żeby wyjaśniły, wytłumaczyły w ramach tego badania, dlaczego to jest według nich zły system. Nawet niech popsioczą przed kamerą, bo z tego, co tam pamiętam w tym eksperymencie, oni to robili nawet przed kamerą, czyli wszystko wyjaśniali przed kamerą, co im się nie podoba i tak dalej. Tylko uwaga, teraz lepszy jest numer w tym eksperymencie, bo potem w ramach tego eksperymentu zebrali te wszystkie osoby i zaczęli im prezentować nowy system operacyjny Windows pod nazwą kodową właśnie Mojave, tak? No i zaczęli prezentować te wszystkie funkcjonalności, bajery, pomysły. I chcieli w każdym razie potem w ramach tego eksperymentu zebrać opinię od tych osób, które tak strasznie psioczyły na Windows Vista. I jeżeli mnie dobrze pamięć nie myli, 90% uczestników uznało ten nowy system operacyjny Windows Mojave jako rewelacyjny, to jest to, tak właśnie ma to wyglądać, w tą stronę macie iść i tak dalej. I na końcu człowiek wyszedł i powiedział, tak, dziękujemy, wszystko to, co było prezentowane, to były funkcjonalności systemu Windows Vista. Rewelacyjny przykład, jak wygląda właśnie no, mentalność nasza, psychologia ludzka, która mówi o tym, że tak naprawdę potem, jak się zbierze wszystko to, co wymawiają, to jest tak. A tak naprawdę, to dlaczego ten system jest zły? No bo wszyscy gadają, że zły. Czy używałeś tego systemu, tak powiedzmy, tydzień? W ogóle nie używałem. Ale jak, dlaczego go w ogóle nie używałeś? Jak? Że jest beznadziejny. To po co ja mogę używać? No że wszyscy piszą, że jest beznadziejny. No i tak czasami niestety u nas jest, że to tak właśnie wychodzi. A szczególnie wtedy, kiedy jest dość dużo zmian, bo to ten eksperyment też trochę pokazał, że no właśnie, problemem było chyba to, że nikomu się nie chciało trochę dłużej zastanowić nad różnymi zmianami, które zostały wykonane. No i po prostu nie, bo nie, bo jest inaczej. Nie podoba mi się, bo ja chcę tak, żeby było tak, jak było. Czy my tak w ogóle ciekawie mamy? Ja chcę, żeby było lepiej, ale żeby było tak, jak było. To jest dobre, nie? To jest dobre w każdym razie w tej naszej psychologii. No i bardzo w każdym razie ciekawe eksperyment moje tu gdzieś, nie pamiętam co to ja w radiu słuchałem, ale to w ogóle nie było związane z informatyką, natomiast ktoś w każdym razie ten eksperyment właśnie przytoczył jako świetny przykład działania psychologii naszej logiki mentalności ludzkiej, tak? Jest złe, bo tak wszyscy mówią, choć sam nie potrafię tak naprawdę szczerze do tego, a jak wejdę w szczegóły, to się okazuje, że nagle wcale nie jest takie złe, a nawet jest dobre. W tym wypadku. Zresztą najciekawszym przykładem to jest potem mechanizm, który się nazywa User Access Control. Mogę teraz tego UAC w każdym razie. Mogę coś tutaj źle w każdym razie wskazać, to, jak się to rozwijało, ale mniejsza z tym. No taki system Windowsie, który pyta tak, nie, tak, nie, tak, nie, nie. To był chyba jeden z bardziej znienawidzonych mechanizmów Windowsie Vista, a nikt się za specjalnie dużo nie zastanawiał. No i tak, Microsoft wymyślił po to, żeby mnie zdenerwować, tak? Żeby działać mi na nerwy i żeby mnie szlak trafiał, jak będę korzystał z Windowsa. Nikomu przez myśl jakoś tak, bo wiele osób, z którym rozmawiałem, to nikomu naprawdę do głowy nie przyszło zastanowić się chociaż chwilę dłużej na tym, że jak coś takiego zrobili, to chyba raczej nie po to, żeby nas wkurzyć i uprzykrzyć na pracę systemem, tylko że mieli w tym jakiś sens i pomysł. I paradoksalnie raczej wręcz odwrotnie, żeby nam w czymś pomóc, żeby nam się dzięki temu żyło lepiej, może bezpieczniej i temu w każdym razie podobne. No więc jak wejdziemy w szczegóły systemu UAC, to szczerze mówiąc, no tak tam jest, bo tak tam jest, tak szczerze mówiąc. No ale to właśnie, trzeba byłoby przeznaczyć, no znowu paradoksalnie, ile trzeba przeznaczyć czasu, żeby zrozumieć, jak działa system UAC. Mnie zajmuje z reguły, powiem szczerze, dosłownie chyba kilka minut, żeby już wytłumaczyć, jak to działa.
No, natomiast, zresztą, no, niedawno był odcinek na kanale, tak? Nasz wystawiony zarządzanie użytkownikami. To tam chyba coś o systemie UAG też mówiłem. Jak to działa? Więc tam chyba też parę minut mi dosłownie zeszło, żeby wytłumaczyć, jak ten mechanizm UAG działa. Ale nie, u nas jest bo po co, bo na co? Przecież w każdym razie, przecież szkoda czasu. A mnie denerwują. I że taka nasza ciekawa znowu ta mentalność ludzka jest. Dobra, dzisiaj tak trochę o psychologii nam sumarycznie powychodziło, więc wyszliśmy od umiejętności miękkich przez ciekawe również eksperymenty, które się pojawiły. Dobra, na koniec jeszcze parę minut z ciekawostek, z prac tak mi się przypomniało też w tym tygodniu. W każdym razie przejęcie domeny org, tylko teraz nie przytoczę. Zresztą na naszej stronie Admin Akademia gdzieś tam ten artykuł był również przytoczony, w którym wypisywano szczegóły. Natomiast to już tak trochę z innej beczki, żeby nie było, teraz mówię. A dlaczego mi się teraz akurat to przypomniało? Szczerze nie wiem. Tak, jakoś tak mi się przypomniało akurat, jak już tak jakoś sięgałem myślami odnośnie różnych ciekawostek, które się ostatnio pojawiły. W każdym razie właściciel rozszerzenia org sprzedał to rozszerzenie komuś innemu, no i teraz w ręce prywatnej firmy teraz wszyscy zastanawiają się, co będzie, tak? I to też nasza psychologia, bo rozszerzenie org było zakładane, że właśnie dla organizacji non-profit od razu już w tej chwili jest, że wszyscy, aha, będą podwyżki, no bo w końcu za grubą kasę, za miliardy, to za miliard ileś tam poszło? 1,5 miliarda, nie, ponad miliard. W każdym razie jedna organizacja sprzedała drugiej zarządzanie właśnie domenami org, no ale na tym zarabiają, tak? W tym wypadku. I teraz wszyscy się martwią, bo na wielu domenach.org są również udostępniane różnej maści nielegalne treści. No i już jest teraz stres, że prawdopodobnie organizacja, która przejęła domenę rozszerzenia org, będzie teraz trzepać, kto faktycznie i do czego wykorzystuje domeny.org, i bardzo możliwe, że będzie wycofywał możliwość wykorzystywania tych rozszerzeń czy tych domen z końcówką .org dla niektórych instytucji, które robią to w niecnych celach. Dobra, no aczkolwiek tak w tych niecnych celach, to niech będzie też, jak dziś o psychologii, to opowiem ciekawostkę, bo chyba nigdzie nie opowiadałem. Najwyżej się powtórzę. Cóż z tego złego wyniknie? To wtedy przerwał, tak, bo już mniej więcej opowiadać nie będę dzisiaj, bo już blisko dojeżdżam. Natomiast ciekawostka była taka, że kiedyś zamknęli stronę z napisami. Jak to się nazywało? Napisy info? No i dawno temu trzeba by tego wejść. I w każdym razie wchodzę na zajęcia i studenci tam jadą, nie? Jakie to świństwo. Tam lepsze mieli słowa, ale jakie to świństwo i tak dalej, bo zamknęli witrynę. Ja tak się włączyłem w dyskusję, mówię tak, ale wiecie co? Tak, bo ja lubię porobić za adwokata diabła. Ktoś musi pobronić, nie? Mówię tak, ale wiecie, podyskutujmy, tak? Ale dlaczego i przecież, dlaczego i z jakiego powodu to zrobili? No jak? Ale przecież tam były nie tylko napisy do nielegalnych filmów, tam były też do legalnych. Ja uwielbiam to potem, jak szukamy argumentów, które nawet, nie wiem, nawet lepiej, że czasami nawet sami w nie uwierzymy, to jest dobre. Ja mówię tak, wiecie co, czołgas mnie tu, czołgas mnie jedzie. Jak wam, wy się denerwujecie na to, ze względu na fakt, że tam usunęli wam dostęp do napisów do legalnych filmów. Wiecie, no poważnie rozmawiajmy, nie? A z drugiej strony, tak, jest drugi argument, no to zwróćcie uwagę, że jednak problem był na rzeczy, bo tam przede wszystkim dystrybuowali napisy do nielegalnych filmów pojawiających się w sieci. Pytanie, czy to jest etyczne, tak? Oczywiście dyskusja zaraz się zaczęła, ale jak, ale przecież ten, bo oni to za drogo, a nas na to nie stać i tak dalej. Mówię, dobra, wiecie co, to jesteście świetnym, rewelacyjnym przykładem. Jesteście informatykami, więc ja na waszym teraz przykładzie to pokażę, jak to działa, żebyście zrozumieli. Jesteście, załóżmy, teraz na ostatnim roku studiów. Padł wam rewelacyjny, świetny pomysł na jakąś aplikację, którą stworzycie. Już widzicie te dolary płynące. Ach, jak konto rośnie. Czysta przyjemność, tak? Po stworzeniu tej aplikacji. No i tak, napisaliście tą aplikację, sprzedaliście sztuk jedna, cisza, nikt nie przychodzi. Co jest? Ale nagle patrzycie, recenzje po necie. Rewelacyjna aplikacja, wszyscy korzystają. Ale jak? Sprzedałem jedną sztukę, bo wszyscy wzięli. Tak, i sobie korzystają bez waszej zgody. I teraz uwaga, zapytałem studentów tak, co wy o czymś takim wtedy pomyślicie? Wiecie, co mi odpowiedzieli? Że to świństwo, że to chamstwo i tak dalej. Mówię, kalemu ukraść to dobrze. A kali ukraść to dobrze, a kalemu B
Dobre, dobre. Oczywiście oni zaczęli mi tak, ale nie no, ale wie pan, bo firmy fonograficzne to sprzedają to wszystko i te firmy w ogóle, to gry, nie tylko fonograficzne, tak w ogóle, oni to sprzedają po takich cenach, co są horrendalne i tak dalej, a nas na to nie stać, jakby to zrobili inaczej. Dobra, wiecie, ty, dobra, ja, to ja wchodzę w waszą dyskusję. To ja jako firma wtedy mówiąca tak, słuchajcie, super ta apka, co żeście zrobili, super, ale nie obraźcie się, no kryzys jest aktualnie, no mnie nie stać w tej chwili, no, ale jak będzie lepiej, to ja wam za to zapłacę, dobra? Ja wam za to zapłacę, tylko zrozumcie, no kryzys jest, no, i mnie nie stać. Trafia do was taka argumentacja, co mi studenci odpowiedzieli, nie, no widzicie. My teraz zależy, po którym miejscu usiądziemy, to jednak na to inaczej zaczynamy spoglądać. Tak, mimo wszystko. Zresztą zaraz gdzieś tam żeśmy wtedy niedługo też wrócili do dyskusji, bo to gdzieś było też w okolicach, jak było potem sławetna akta, gdzie ludzie wychodzili. Ja mówię, że kompletnie też nie rozumieją drugiej strony, bo tam oczywiście my tylko patrzymy na to, na jeden aspekt, a z drugiej strony nie rozumiemy, po co miało to też być, bo miało to ochronić właśnie własność intelektualną, gdzie jest problem, że programista napisze aplikację i potem niestety nie jest w sposób właściwy chroniony, bo u nas ściągnięcie nielegalnego softu jest rozumiane w tym wypadku i traktowane na takiej samej zasadzie, jakby... No, i skubany uciął mi w każdym razie filmik, a jak widziałem pytanie, dlaczego? Dobra, gdzieś ucięło mi to tak lekko dokończąc, to moją myśl, tylko dokończę, będę musiał skleić niestety film, ale w połowie mu urwało, to było tak głupio, bez do widzenia nawet zakończyć. Natomiast dobra, to tak lekko kończąc moją w każdym razie tutaj wypowiedź, nie wiem na którym momencie urwało, także, ale myślę, że tam całe w tym wypadku to przedstawienie, które mówiłem dotyczące, znaczy rozmowy z studentami, to tam jest zachowane. Natomiast ja tylko mówiłem, że dla nas z punktu widzenia była tam akta, które gdzieś tam było powiązane i też miałem dyskusję ze studentami z tym potem, bo wszyscy byli przeciwko i tak dalej. Ja mówię, ale weź te szczegóły i pamiętaj, że my wylewamy dziecko z kąpielą niestety, bo tam te zapisy zostały wymyślone właśnie w ramach chronienia własności intelektualnej. No waszej własności, za chwilę staniecie się programistami i to, co będziecie tworzyć, to jest własność intelektualna. I staniecie po drugiej stronie muru i zobaczycie dokładnie, jak to wszystko wygląda. Że ludzie będą wam mówić, że mają gdzieś, że będą ściągać wasze aplikacje jako nielegalne i naprawdę zmieni wam się kompletnie mentalność, bo to no, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia niestety, a potem nikt nie patrzy na to, że po drugiej stronie jest człowiek, który ma rodzinę do wykarmienia, coś trzeba do garnku włożyć i tak dalej, no tak już niestety troszeczkę w naszym życiu jest. Ale fajna myślę, że dyskusja, trochę dzisiaj tak lżej pomieszanie z poplątaniem mi wyszło. Ale jakieś tam przewodnie myśli gdzieś tam jest, psychologia, tak? Psychologia, informatyka, będzie chyba taka przewodnia myśl fajna, ciekawa. Dzisiaj tak lżej, spoplątanie, niech będzie może spoplątanie z pomieszaniem, ale lżejszy temat do posłuchania. Dobra, w każdym razie to tak trochę z kontrowersyjnych różnych rzeczy. No zobaczymy, czy po komentarzach będzie coś widniało, że tematyka jest jakoś tam może mniej lub bardziej kontrowersyjna. Aczkolwiek wydaje mi się, że informatycy jednak powinni mieć chyba tu trochę inne zdanie, bo jesteśmy po tej drugiej stronie muru, w ramach której powinniśmy to jednak widzieć trochę i no jednak patrzeć na to zgoła kompletnie inaczej. To wiem, no dyskusje powiedzmy trudniejsze czasami jest, które ja uczestniczę, bo czasami jak robię z adwokata diabła i są dyskusje takie. A jak na przykład dany film albo dany serial nie jest dystrybuowany w Polsce? Chciałbym go kupić, a mi nie dają możliwości. No to jest długa dyskusja. No, pozostaje pytanie, czy na pewno wtedy też sposobem właściwym jest, no, ale to powiedzmy... ja nie chcę, żeby nie było to zabrzmiało, że w tym wypadku tłumaczę każdego, kto teraz ściąga nielegalny film, serial, bo jest niedystrybuowany w Polsce. Ja nie jestem w stanie za niego zapłacić, tak, mimo wszystko. No i tyle, bo tu nie tłumaczę, natomiast mówię tylko tyle, że ten problem na pewno jest bardziej złożony niż to, do czego zmierzaliśmy troszeczkę wcześniej. Samo mojemu dziecku, jak zobaczyłem moje dziecko kiedyś, kombinowało, zauważyłem, że szuka i się okazało, że szukało MP3-ek do telefonu pościągać. Aj, dostał godzinny wykład ze mną, ode mnie, godzinny wykład, a potem dostał konto do Spotify'a i powiedziałem mu, że tak się to rozwiązuje. I nie ma znaczenia, że to kosztuje, bo inaczej w każdym razie to nie tak. Tak, w tym wypadku. I nie ma tu dyskusji, stać mnie, nie stać mnie i tak dalej. Tak, więc wytłumaczyłem, że przynajmniej tyle, żeby zrozumiał. Dopóty to jest dystrybuowane u nas w Polsce i można za to zapłacić, to należy i powinno się za to zapłacić. Kontrowersyjne, ale no trudno, tak. Możecie się na to w każdym razie nie zgadzać i pojechać teraz pomyjami w komentarzach.
Dobra, no to cóż, trochę pomieszanie z poplątaniem nam dzisiaj tu powychodziło w tym wypadku, ale w każdym razie coś trochę lżej, bo ostatnio ciągle tak w sumie twardo, merytorycznie, no to właśnie, miękko, o rzeczach miękkich, dzisiaj miękko, muszę wymyśleć jakiś tytuł na ten odcinek, tak, o rzeczach miękkich, dzisiaj miękko, może i będzie jakiś taki, albo jakaś przeróbka, będzie ciekawy, dobra. No to teraz tak, szacun dla tych wszystkich, którzy dotarli do tego momentu i wysłuchali od A do Z, także szacun ode mnie, że się chciało posłuchać takich dziwnych, różnego rodzaju wypocin, przemyśleń w temacie i tak dalej. No i cóż, o czym w następnym odcinku, a jeszcze nie wiem, bo zbieram myśli czasami na bieżąco, a czasami się pojawia tu jakiś artykuł, tam coś tego i wpada coś do głowy. Teraz ostatnio trochę rzadziej z vlogami, bo ciężej, choćby nawet przez, już w jednym odcinku już było ostatnio, ciemno, no taki mamy klimat i co tutaj zrobić w każdym razie, że taki mamy klimat. Więc robi się trochę, jeszcze rano jest jeszcze ciemno, wieczorem, czy nie, po południu już jest ciemno i ciężej nagrywać, mimo tego, że telefon nawet mój sobie całkiem nieźle radzi wtedy, kiedy jest i ciemniej, no ale jednak w całkiem ciemności to i telefon sobie super nie da rady. Musiałbym sobie w samochodzie może oświetlenie zrobić. A pytanie ciekawe, czy to jest legalne w świetle prawa, takie oświetlenie w samochodzie. I chyba śmiesznie by to wyglądało, mimo wszystko. Dobra, to z takich ciekawych przemyśleń na koniec. To cóż, to chyba trzeba kończyć, bo ja dojeżdżam w końcu już powoli do domku. Jak ktoś może gdzieś tam poznaje po otoczeniu, które się pojawia od czasu do czasu po bokach, w oknach, które tu zawsze, no nie da się ich ukryć, a zamazywać nie będę. O, tu niedawno, przed chwilą pan premier był, zaskoczenia wszystkich wziął, chociaż bratu tłumaczyłem, że nie ma takiej opcji, żeby chyba premier Rzeczpospolitej Polskiej wpadł do cukierni z nienacka. Tak, mimo wszystko, więc mówię, tu mnie raczej czołgas jedzie, tylko raczej po prostu widocznie może nie chcieli dawać znać, przynajmniej wobec, że tak raczej będzie. I ubawiło mnie zdjęcie, jak pan premier w kolejce stał, bo jakoś nie widzę tego, że specjalnie stanął w kolejce. Wszyscy by mu przecież miejsca ustąpili, w szacunku dla stanowiska, który ma. Mogłem w zły temat wejść, bo zaraz jeszcze niektórzy zaczną jechać, tak, że właśnie, a może mu nie ustąpić, albo należy ustąpić, co by nie było, w każdym razie szacunek nie dla osoby, tylko dla majestatu stanowiska, w każdym razie w naszym kraju. Zobowiązuje i już. Ja bym miejsca ustąpił, żeby było jasność. Nieważne, kto tam stoi, tylko ze względu na... Ale dobra, bo zaraz zejdziemy na takie polityczne dyskusje, a u nas w Polsce teraz jest groźne. I lepiej nie schodzić, bo się źle kończy, niestety. Tak, więc lepiej nigdy nie schodzić. A mnie tak zeszło niestety, bo ostatnio w gazecie było. Dobra, trzeba kończyć, to tak. Szacun dla tych, którzy dotarli. Zapraszam już do następnego odcinka, a ja kończę. Trzeba kiedyś powiedzieć stop.